Cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2. Tak, i dzisiaj standardowo bierzemy jakieś zlecenia. To co było ostatnio, to dokończyłem sobie. I wiadomo, szybkie. Pozbieram teraz na własny sprzęt, już własną taką ciężarówkę, którą będę jeździł, bo niby mam dwie własne, ale one są dla pracowników wzięte. I dobra, weźmy coś, co nie będzie za długie. Czyli przewińmy sobie jakoś tak, żeby po prostu, no, wiecie, nie zajęło nam pół godziny. Także takie są, wiadomo, mniej płatne. Nie wiem, zobaczmy to. To wydaje się być i tak dosyć długie już, ty. Co tak tanio, panie? Chociaż w sumie jak wezmę na przykład, nie wiem, takie coś już. Te niby jadę tędy sobie jakoś. Nie wiem, zobaczmy sobie. To po tej na coraz takie tańsze schodzę. O! Można wziąć z pilotem, bo to jest też ciekawe. A czekajcie. Z pilotem to co on ma? Że ładunek ciężki i wysokiej wartości, że może wezmę w sumie. Żeby właśnie. Że wezmę sobie te. Zobaczmy, co wezmę, jak będzie ważna dostawa. Nie wiem, weźmy standardową. Może ADR? Nie, nie mogę znaleźć, to nie. A może będzie coś na przykład z pilotem ciekawego? Są jakieś? Patrzcie, bo one są nie za długie, a fajnie płatne, przynajmniej ta. Ta też nie jest zła, więc to są dwie opcje, które się... Patrzcie, ile jest z pilotami, patrzcie. Tylko tamte były więcej warte, nie? A te są nawet dłuższe. No, teraz patrzcie, same takie mam. Nie, to weźmy... Weźmy sobie tą. To jest 13 tysięcy, całkiem nieźle. Nie jest za długie, to fakt, że z pilotem się jedzie wolniej, wiadomo. Ale jeszcze jazdy z pilotem nie było na... No, na moim kanale, tej u mnie nie było. Więc bierzemy sobie to po prostu, że kierownicą w jedną i drugą pokręcić, o... Bo ona lubi się zastać czasami. No, mamy nawet tutaj, patrzcie, cutscenkę, nie? Zawsze mamy cutscenkę tutaj przy tych... Ja będę takie coś wiózł? O mój Boże, jakie to jest szerokie. Bez kitu. To jest szerokie. To jest szerokie. To będzie się ciężko wiozło, będzie trzeba patrzeć, żeby nie zahaczyć tym. Co to właściwie jest, bo nie patrzyłem, co to jest dokładnie, bo to jest coś zapakowane w takim tym... Dobra, wiem. Wiem, na czym one polegają. Czekajcie, co to jest dokładnie? Masywna techniczna część. A, to nie jest, podaję, co to dokładnie jest. Po prostu masywna techniczna część. Okej? Okay? No. Dobra, włączamy silnik. Ręczny. Wrzucamy jedyneczkę. O, patrzcie, jak nas ciągnie, patrzcie, tam w dół. No, jedź. Mam jedyneczkę wrzuconą. Ruszyć nie mogę aż. O! Ruszył. Ciężko było. Oj, było ciężko ruszyć. Bardzo ciężko było. Dobra. To jedziemy. Czasem wyjechać i się wtedy piloci pojawią. I wtedy jak się pojawią, to zrobię screena do miniaturki. Sobie. Jakiegoś. Bo chciałbym. Jeszcze się przydało, o, światła włączyć. Nawet te takie dzienne, ale trzeba, nie? Wiadomo. Kim się to, nie wiem, nie mam za wysokich biegów wrzuconych. To jedziemy. Kurde, mam nadzieję, że będę mógł troszkę szybciej jechać, bo piloty się nie będą aż tak wlekli.
tylko to jest po prostu pod górkę i ja wiozę ciężką rzecz, nie? Czyli dobra, jakby tak chciał z pilotami, bo już wiem, że muszę tam wybierać, że ciężka dostawa, wysoka wartość i w ogóle. No właśnie, jak jest tutaj tak trochę bardziej z górki, to jak się fajnie tutaj zaczyna już rozpędzać nam nasza ciężarówka. Okej, ona jest na tyle cicha, że nie słyszę, kiedy bieg mam. Przecież w ogóle mam na tyle cicho grę, wy chyba też tak macie. Więc ten... w tle możecie coś słyszeć, ale to jest jak zwykle brak szacunku dla kogoś, kto nagrywa. Słyszą, że gadam. Z kim ja mogę, kurde, gadać? Jak mówię w liczbie mnogiej, to wiadomo, że na filmie. Okej, okay, jedziemy cały czas na takiej dróżce. Tutaj przyhamujmy, żeby się nie wywalić z tym, nie? Dobrze. O, już tutaj stoją piloci, oni nawet tutaj, patrzcie, ruch zablokowali. No teraz trzeba z tym tutaj wykręcić, to muszę aż tutaj. O, bo to jest ciężko, ty, to trzeba jechać ostrożnie, żeby tych tu nie zhaczyć tym. To mam akurat trudne, mam szerokie, nie? Bo nieraz te takie wiosłem, że nie były aż takie szerokie. I no, nie było aż tak źle. Okej, okay, jak zaraz gdzieś będziemy bliżej niego, to jakby się zatrzymam i zrobię tego screena. Żeby po prostu mieć go. Patrzcie, jak ledwo podjeżdżam z tym. A to jest też nie byle jaka ciężarówka, patrzcie. Przecież to jest... Już ona ma... Kurde... No... Cztery pary kółek. Ona ma 8 kółek, z czego dwie skrętne. Ty, bo ja jadę tutaj jak taki pijak, nie? Drugim pasem, no bo z tego widoku jeszcze jak się tak obrócisz, to ciężko jest. No patrzcie, jak idzie sąd przeciwka, to ten nawet tutaj tak wjeżdża trochę na środek, żeby się odsunął. Więc bardzo dobrze. To pomaga. Szczególnie jak się takie coś właśnie szerokiego wiezie. Dobrze, bo ja chcę trochę bliżej niego podjechać, bo chcę tego screena zrobić, no. No, jeszcze troszkę. Chociaż... O, przyhamował. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, staram się gadać cokolwiek, żeby zagłuszyć te hałasy w tle. I tak, i czekajcie, cięcie trzeba zrobić. Okej, okay, już jestem. Przy okazji tego screena do miniaturki sobie zrobiłem. Tak, tutaj troszkę mi się kable, kurde, plączą pod nogami od słuchawek i od wszystkiego. I nie chcę ich, o, pociągnąć, jak będę do tych cośów, do klikania sięgał, żeby się tutaj nikt nie pomyślał, że coś złego. Mówię, dobra, po prostu jedziemy dalej. Nie jechaliśmy jakoś wybitnie szybko, to jakoś z rytmu się za bardzo nie wybiłem, więc po prostu jedziemy. Też w ogóle za jakiś czas się postaram coś ogarnąć z tym, żeby jak są filmy, jak na przykład gram coś na kompie, nie wiem, jakiegoś Minecrafta, jakieś coś, nie? Żeby walenia klawiatury tego tak nie było słychać, tego mocnego, bo to wiem, słychać, ten dźwięk idzie jakby przez biurko w statyw i dlatego takie walenia mocne słychać, nie? Teraz akurat nie, bo kierownicy używam. Wiadomo, to czasami może jak robię obrót słychać. Na przykład jakiś mocniejszy. O nie! Uszkodzenie na czepie 1%. Muszę uważać, bo prawie bym ładunek uszkodził. Tak, bo ja tam ten słupek mały taki zgarnąłem. Widziałem w lusterku. No bo to jedziemy. Ja nawet nie mogę szybciej jechać, bo to jest na tyle ciężkie, że...
się auto za bardzo rozpędzić, nie chcę, mogę kurde 60 na godzinę jechać, ty. Mam maksymalny bieg wrzucony, czy mogę wyższe? Nie mogę! Okej, okay, bo ono jest ulepszone, to mogę. Ciekawe, bo ja się tak nie znam. Czy ciężarówki naprawdę mają tyle biegów, czy nie? Bo ja się nie znam na tym, serio. Chyba 14 będzie miała, z tego co wiem, bo chyba raz już taką miałem. Dobra. Ciekawe, czy zlecenia z pilotami można brać, jak ma się własną, bo tego w sumie nie wiem. Czy można, czy nie. Ten w ogóle tam na pobocze zjechał, widzieliście? Tak, aż przepuścił. A to typek, no, z niego. Dobra, wrzućmy wyżej. Chociaż teraz nie ma potrzeby, to nie. Nawet niżej muszę wrzucić. Żeby jako takiej prędkości nabrać, nieważne. Najgorsze jest to, że nie trzeba się tak wlec za nim, bo jak się go wyprzedzi, to jakby no zrobię źle i od jakiegoś tego punktu kontrolnego trzeba wtedy jechać, nie? Więc to niestety nie można sobie go wyprzedzić. A szkoda, bo bym to już miał dawno zrobione. Ja bym sobie poradził bez niego. Bez przesady. Bym sobie w zupełności bez niego poradził. Nawet z takim czymś, co wiozę. Po prostu by widzieli, że jadę i by mi ustępowali. To są boty. To one są na tyle mądre, że to robią. Chyba teraz mogę wyższy bieg wrzucić. Bo teraz to faktycznie coś jakby słyszałem, jakbym silnik tarł. Znaczy tutaj się nic nie stanie od tego, nie? Ale wiadomo. Dobra, to jedziemy dalej. Przyhamujmy, żeby w niego ty nie walnąć w ogóle, ty. O, chyba przez granicę przejeżdżamy. Tyle, że to nie jest na mapie zaznaczonej. No nie, wjeżdżamy do Niemiec, no. Nawet na mapie nie było zaznaczone, dziwne. Zazwyczaj jest. Na mapie, że takie dwie flagi jakby tych krajów, których granica jest. O, oni nawet tutaj blokują. Ten tam macha w ogóle. Ten tam w ogóle machał do nas, bo niestety. A mój, nie chcemy w niego walnąć. Dobra. Okej. Być może za jakiś czas popracuję nad innym ustawieniem kamerki. Bo troszkę mi się ono nie podoba. Mam wrażenie, że gorzej wyglądam z takiej perspektywy. Lekko od boku. Takie mam wrażenie, jak ostatnio tak patrzyłem po tych filmach najnowszych, gdzie tak mam. To takie wrażenie miałem. Kurde, z chwilą tylko zajrzałem kodowanie przeciążone. Mam nadzieję, że się nie będzie jakoś lagował przez to ten film. A to przecież no... Halo, mój komp se nie z takimi rzeczami radzi. Euro Truck to kurde nie jest wymagająca gra, serio. Jak mi przecież na moim poprzednim. Na mojej poprzedniej konfiguracji, jak on chodził też, no dobrze, bardzo. Na najwyższych ustawieniach tak naprawdę też. Tyle, że tutaj ogólnie wygląda
ładnie, mam go jakby dopieszczone z oprogramowania Radeon, nie? Jakby mam dopieszczone. Ty, gdyby nie on, to ja bym się zagapił i nie skręcił, nie? Bo patrzę, że on skręca. Okej, trzeba taki szeroki zakręt brać, żeby nie zahaczyć jakiegoś znaku czy czegoś, nie? Bo to by miłe nie było. Dobra, nie szarp tak ty, bo jeszcze się walnę gdzieś. Okej, tutaj może on przyspieszy w końcu. Mam nadzieję. No jakby przyspiesza, czyli możemy też przygrzać trochę zanim. Bo za mną też jedzie jeden, nie? Chyba. Nie zobaczę teraz. Bo to jest tamten, a nie chcę zmieniać widoku, bo jeszcze się gdzieś walnę. Pomimo tego, że to jest w miarę prosta. Dosyć ta droga. Czemu tutaj tylko 60 mam jechać? Ja rozumiem, że wiozę coś. No. Takiego. Tu 15 ma. Ile on ma? 16. Gdzie galej, ty. Jaka fajna ta ciężarówka. Muszę taką kurwa mieć. Kiedyś tego typu, która będzie na takie rzeczy pozwalać, że tyle biegów będzie miała. Skoro tyle biegów ma, to znaczy, że też jest szybsza normalnie, gdyby nie to, że ten ładunek taki przerąbany. Okej, jeszcze trochę tego zlecenia zostało, a nie wiem ile dokładnie trwa odcinek, bo musiałem to cięcie w międzyczasie zrobić, tak normalnie cięcie, a nie jakby, że wyciąłem w no, postprodukcja. Ja mogłem, bo to jest też niedużo roboty. I tak to będę troszkę montował. Bo troszkę to montuję, ale tej głównie jadę i gadam, to aż tyle roboty z tym nie mam. Jedź szybciej. Więc no. Mogłem, ale jednak tak nie zrobiłem. Bym wiedział dokładnie, ile trwała. Nie pamiętam, która mniej więcej była, jak zaczynałem. No dobra. Tu jedziemy. Jeszcze szybciej. Nawet tego gnoja wyprzedzić nie można. Mogę jedynie potrąbić na niego, ale to i tak nic nie da. Ci jak nas wymijają, jak jadą w ogóle blisko, ty. Gdzie się pchacie? Śpieszy wam się gdzieś? Nie. Tak, przed chwilą ja trąbiłem na tego przede mną, żeby szybciej jechał. To jest niezłe w sumie. Jakie śpieszy się wam gdzieś, a przed chwilą chodzi co innego, żebym robił. Dobra, musimy tutaj zajechać. Oj, żeby barierki nie zahaczyć, bo było blisko, już widziałem w lusterku. Okej, tam poblokowane, żeby przejechać było można. Kurde, jakbym miał tak zawsze blokowane, ale bez tych pilotów to spoko. Dobra, może troszkę większe światła włączę, bo się tutaj ponuro zaczyna robić. O, zaraz dojeżdżamy. Bardzo ładnie. Odcinek nie będzie za długi. W miarę fajne, dobrze płatne w miarę zlecenie. Jak na taką długość, to jest tak wow. Spoko. Tylko trzeba jeszcze tam dojechać, nie? Wiadomo. No, spoko. Jak zaraz będziemy, to fajnie. Bo widziałem po prostu na GPS-ie przez chwilę. Uwaga, mam jakieś uszkodzenia poza tym jednym? Nie. Nie odejmij mi to nic, bo to jest z samej naczepy, nie towaru, więc spoko. Ale patrzcie, jakie to jest
jakie to jest ten delikatne, to tylko taki malutki słupek był, to co ja skaczyłem, a już mi kurde samą naczepkę uszkodziło, nie? Dobrze, że nie ładunek, serio, bo tak to by mi kurde odjęli już, jakby coś z ładunkiem się stało. Dobra, mogę wyżej wrzucić, co już dawno mogłem, żeby trochę przyspieszyć. Ale to nieważne. Więc jedziemy. No, jedź szybciej, jedź. Ja rozumiem, że ograniczenie do 60 mamy, ale to... Tak, dobra, nie będę się go tak blisko trzymał, bo raz jak się blisko się go trzymałem, to mi kurde zaliczyło, że go wyprzedziłem niby. Ale ty powinien dać kierunkowskaz. Dobra, dałem. Fakt, że po czasie, ale dałem. Więc nie czepiać mi się tutaj. O nie, teraz jeszcze wolniej będzie, bo widziałem tam, że 50. O nie. Oj. Potarłem się tam. To było widać. Ale dobra, na szczęście się nic nie stało. O, i od razu zielone się nam włączy. Dobrze, jedź. A, tutaj przed nami są... A, pierdziele. Coś, że się włączy czerwone, zanim ją ruszę. No... No jedź. Lekko pod górkę i już problem. No i czerwone, no. Ten awaryjny w ogóle włączył. Co on kmini? No. Jedź. Na czerwonym normalnie. Ja nie mogę na czerwonym, bo ja mandat dostanę. Pomimo tego, że on tutaj... Ten zablokował. Ruch. Dobra. Trochę się odsunę, bo się te światła skacze tym moim ładunkiem. Dobrze. Udało się tej wykręcić. Tym, no. No tym bydlakiem. Więc okej. Okay. Aha, na żółtym udało się. Nie musiałem czekać znowu. Więc można jechać. Jej. O, widzę chorągiewkę już tak bardziej na mapie. Jak dobrze. W końcu będzie można skończyć to zlecenie. Serio, gdyby to była po prostu taka długość i tak płatne, ale bez pilota, ja bym był dużo szybciej, bo bym po prostu dużo szybciej jechał w jakichś momentach, nie? Wiadomo. Okej. Okay. Troszkę go tu nadgoniliśmy, tylko zrzucę tutaj. Bo jak mam 12, to mogę to 60 maksymalnie jechać na tym. I ten, i wtedy no, jadę równo jak on, nie? Manewr zmiany pasa. Okej, dostosuj swoją prędkość, aby uniknąć kolizji. Okej. Czyli jak ja jadę z pilotem, to co, nie dostaję mandatów za czerwone? Czekaj, to jej dostanę? Nie! Ty, to dobre! Czyli mnie światła nie obowiązują, jak z nim jadę. Ty, to dobre! O nie.
Ej, tego nie widziałem, co ja nie musiałem na tamtych światłach wtedy czekać i marnować czasu. Tylko sobie mogłem przejechać. W sumie jak oni blokują drogę. Czy ja trąciłem tam samochód? Chyba to. Nie! O dobra, nie uszkodziłem ładunku. Gdzie ja zahaczyłem? Lampę zahaczyłem. Noż. Dobra, ładunek nie ucierpiał. Troszkę naczepa i troszkę trak. Dobrze, dobrze, dobrze. Widzę, to niech on się cofnie, ty. Albo tam się korek robi. Dobra, może dam radę już wykręcić. Nie, nie dam rady. Jak to teraz zrobić, ty? Dobrze, dobrze. Widzę. Trzeba to wymanewrować, bo troszkę tutaj w dupce jestem. Żeby nie uszkodzić tego tej bardziej, nie? Bo nie chcę sobie jakby jeszcze na sam koniec, żeby mi obniżyli. Ty, jak to teraz tutaj zrobić, ty? Czekaj. Ile ja się mogę cofnąć? Mam tutaj od góry taki ten? Mam, tylko... Jakie mam tutaj jeszcze widoki? Tak. Tak, tak. Nie mam naprawdę... Nie mogę tak dobrze z tyłu zobaczyć, jak to wygląda. No, szkoda. Bo wiozę jakieś pudło. Widzę, się do niego zbliżam. Dobrze, dobrze, wiem, że ona tam trąbi na mnie. Tylko ja chcę tutaj wykręcić z tym jakoś, żeby tej lampy tutaj nie haczyć. No nie, patrzcie, za każdym razem ją haczę. Jak ja mam to teraz zrobić? Jeszcze tam się korek zrobił, to nawet wycofać nie mogę. Pewnie jak go zhaczę, to mnie pewnie cofnie gdzieś. Kto tą lampę tu postawił? Naprawdę. Trzeba być idiotą. A może tak trzeba zrobić, ty. O! I teraz tutaj cofnąć trochę. Dobrze, dobrze. Dobrze, że on informuje w sumie o tym, bo tutaj jak teraz tak nie widzę... Dobrze, udało się. O, jak dobrze, ty! Jak dobrze się udało. Jakoś z tego wybrnąć. Już myślałem, że będę musiał, nie wiem, trochę do jakiegoś autozapisu cofnąć, nie? Że się nie cofnę przez nich tam. Innych zostali. Dobra. Muszę uważać na te lampy. To dlatego chyba manewr zmiany pasa miał być, żeby właśnie nie haczyć tych rzeczy. Tak, tu są jeszcze drzewa, to ja na ten pas zjeżdżę. Trzymaj ładunek między pojazdami eskorty. Dobrze, dobrze. Czyli mam tutaj jechać. W sumie to jest i tak ta strona. To nie jest pod prąd, nieważne. Boż, jestem mądry jednak. Dobra, światła nas nie obowiązują. Ale i tak jest zielone. No, to było nieciekawe dosyć tam. Już myślałem, że się nie uda. Ten, jakim tutaj prawie, że driftem wjechał tam. Oj. Znak skoczyłem, ale się nic nie stało chyba poważnego. Nie. Dobrze, nie stało się. To jedziemy dalej. Ja, bo on sobie też tak na luzie jedzie, nie? Jak jest czerwone. Ja w sumie też tak mogę. Ale to jest fajne. Że nie dostaję mandatu za takie coś. Okej, okay, teraz mam tutaj wjechać, dostarczyć to. Tylko żeby tutaj nie zahaczyć. Dobrze, zaparkujmy. Jak tak na wprost mam, to się uda. Chociaż... Nie, muszę minimalnie do przodu chyba pójść, bo to nie musi być idealnie równo. Tak, ważne, żeby załapał. Już potem to tam wiecie. No i doskonale. No, żadnej kary nie było, dostaliśmy tyle, ile powinno być, mimo tego, że ze samą naczepę trochę uszkodziliśmy, ale jako, że ładunek nie ucierpiał, to
też my nie ucierpieliśmy finansowo. Dobra, to jakoś to odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, jeżeli tak było, że się spodobał. I w ogóle tej papuga przytakuje, bo nie wie, do kogo ja gadam. No i co, trzymajcie się i cześć następnych odcinków. Hej, hej.